Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło Państwa przy Żydowskim Instytucie Historycznym. Dzisiaj jest bardzo miła okazja, ponieważ bardzo długo czekaliśmy na dwie wspaniałe książki i te książki wyszły w podobnym czasie. Jest to książka Luizy Nader Afek-Strzemińskiego, Teoria widzenia rysunki wojenne, pamięci moich przyjaciół Żydów. I jest to książka doktora Piotra Słodkowskiego, Modernizm żydowsko-polski, Henryk Stręk, Marek Rudarski, a historia sztuki. I obydwie te książki zostały wydane w Instytucie Badań Literackich w świetnej serii Nowa Humanistyka. I dzisiaj też jest taka wspaniała okazja i wspaniały dzień, ponieważ mamy przyjaciół, mentorów Piotra i Luizy, czyli panią Marię Poprzęcką, profesor, i pana profesora Andrzeja Turowskiego, którzy są dzisiaj z nami i będą komentowali, dyskutowali nad książkami Luizy i Piotra. I tak słówkiem jeszcze wyjaśnienie. Oczywiście wszyscy tutaj bardzo dobrze znają panią Marię Poprzęcką i pana Andrzeja Turowskiego. Chciałabym tylko powiedzieć, że pani Maria Poprzęcka jest wybitnym dydaktykiem i znawczynią sztuki XX wieku i obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Artes Liberales, czyli jej droga dydaktyczna jest długa i wspaniale, że właśnie na Artes Liberales, który jest takim bardzo niekonwencjonalnym miejscem. Jedne z ważniejszych pani profesor publikacji to Inne obrazy, O powiedzenie sztuka, O złej sztuce, Akademicy między innymi. Profesor Andrzej Turowski jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Gdańskiego w Dijon, ale rozpoczynał na Akademii Sztuk Pięknych, na historii sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli też takiego mojego alma mater, gdzie ja kończyłam. Jest to wybitny znawca polskiej awangardy. Dzisiaj będziemy mówili o awangardzie, będziemy mówili o modernizmie i będziemy mówili o tym, co jest chyba najważniejsze, dlatego też jest w Żydowskim Instytucie Historycznym, czyli jak albo czy zagłada stała się elementem widocznym, jak i II wojna światowa, w polskiej narracji historii sztuki i w polskiej historiografii. I kiedy myślę o Żydowskim Instytucie Historycznym i o tym miejscu, w którym jesteśmy, o budynku, który jest świadectwem, o podłodze, na której wciąż widzą Państwo ślady ognia, to myślę też o zbiorach, które mamy. Zbiorach, które mamy w Piwnicach. I wiem, że jest tam bardzo wiele zbiorów, które są świadectwem tamtego czasu, tamtych artystów, i one nie są wydobyte na światło dzienne. Ciekawe jest to, że w przypadku prac Piotra i Luizy powtarza się motyw próby dekonstrukcji narracji historii sztuki, tej, którą rozumiemy jako tradycyjną. Czyli nie taką, gdzie jest przed wojną i po wojnie. Nie taką, gdzie jest modernizm i socrealizm, ale też taką, w której ten środek, czyli wojna, powinna stanowić właściwie może punkt wyjścia do zrozumienia twórczości, a na pewno pewnego rodzaju cezury. To są dwie zupełnie różne książki, ale na pewno łączy ich doświadczenie Shoah. Spotkanie będzie się składało z dwóch części. W pierwszej części profesor Andrzej Turowski będzie rozmawiał twórczo i krytycznie z Luizą Nader na temat jej książki i będzie potem chwila, żeby zadać bezpośrednie pytania do książki Luizy. W drugiej części Piotr opowie o swojej książce, pani Maria skomentuje i ja będę troszeczkę moderowała dyskusję. W trzeciej części spotkania spróbujemy zobaczyć, czy są jakiekolwiek punkty wspólne między tymi dwoma twórcami. Jakie są kategorie badawcze, które można uznać za wspólne, i mam nadzieję, że otworzymy dyskusję dla Państwa. W takim razie bardzo mi miło zacząć. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Państwa przybycie do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do tej debaty wokół dwóch książek, dwóch studiowaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tej debaty dotyczącej dwóch wybitnych książek, do książek z historii sztuki, bo z historii sztuki, nie z kultury wizualnej, tylko z historii sztuki. Książek, które w sposób bardzo trafny, zwyczaj dogłębny, poruszają problemy interesujące się wszystkich badaczy sztuki współczesnej. Proszę Państwa, prezentacja, bo właściwie moja rola na razie ograniczy się do prezentacji. Prezentacja książki Luizy Nader jest dla mnie niewątpliwie wielką przyjemnością. Zresztą przyjemność lektury trudnej książki i książki mówiącej o strasznych czasach, ale z punktu widzenia literackiego właściwie bardzo potoczysty, książki
w sposób magiczny łączy proces poszarpania, w jakiś sposób porządku szczątki. Ale również ta prezentacja jest dla mnie wielką satysfakcją. Satysfakcją przede wszystkim po charakterze intelektualnym. Dlatego, że właśnie ta prezentacja pozwala mi, właśnie najpierw prezentacja, pozwala mi odnosić zawarte w książce treści zarówno do mojego doświadczenia naukowego, jak i do szerszego kontekstu intelektualnego powiązanego z pojęciem kluczowym dla, w tych czasach jeszcze marnych, kluczowym pojęciem odpowiedzialności ludzkiej. Odpowiedzialności ludzkiej i odpowiedzialności intelektualistów w powiązaniu z największą tragedią, którą było to człowieka oświeceniowego, a więc człowieka racjonalnego w przeżyciu Holokaustu, ale jeszcze w doświadczeniu śmierci, po śmierci zagłady. To sprawa Mizy jest książką wybitną, moim zdaniem. Wybitną o charakterze naukowym. Podobnącą analizę dzieła głównego przedstawiciela polskiej awangardy, jakim był Strzemiński. A zarazem wpisującym jego dzieła, a także cały odwór awangardy, który on reprezentował tematykę, szeroko rozumianą drogę etyczną, zbudowaną na pojęciu afektów. Jest to książka, moim zdaniem, przełomowa w polskiej historii sztuki. Zarówno z punktu widzenia metodologicznego, jak i heurystycznego, pozwalająca zarówno wydobyć na światło dzienne nowe fakty, jak i wskazać na niezauważone dotąd, niezauważone dotychczas powiązania między. A także jest to książka kluczowa dla nowego spojrzenia metodologicznego. Spojrzenia metodologicznego, czyli określające inne ramy poznawcze, narzucające rygor naszemu myśleniu historycznemu, a szczególnie myśleniu historycznemu w sferze badań i zachowań związanych z emocjonalnością, w szczególności afektów. A więc stawia nowe problemy w obszarze, który nie jest zawsze tak wyraźnie określany, na wyraźnie, a właściwie może zbyt wyraźnie często określany, na gruncie historii sztuki, ale również i wartości związanych z historią sztuki. Bliska mi jest też historia sztuki proponowana przez Luizę, która nie odbiera siły sprawczej podmiotowi, ale jednocześnie przynosi naszą uwagę w samym opisie zjawisk artystycznych z podmiotu, jaką osoba mówi, na obserwatora. To znaczy, trochę oddala naszą dyskusję o tożsamości. Natomiast zbliża nas bardziej i w inny sposób do dyskusji o tym, co widzimy, co możemy widzieć, co chcemy widzieć. A więc jest to pewnego rodzaju przeformułowanie pojęcia tożsamości. I właśnie tak rozumiane pojęcie tożsamości, jakie formułuje Luiza, pozwala nam oderwać się od myślenia o sztuce w kategoriach psychicznej ekspresji. I mamy zapisy zrozumieć na gruncie kształtowania emocjonalnego obrazu w powiązaniu tak z efektami, jak i neurobiologicznymi procesami, których w książce jest. To jest absolutna, a więc paradygmatyczna nowość w polskiej historii sztuki. Tym bardziej, że jest to powiązane z poczuciem artysty awangardowego, twórcy polskiej awangardy, którego awangardowość zostaje w tej książce pozbawiona wszystkich atrybutów przypisywanych koncepcji myślenia o modernizmie XX wieku. Takich atrybutów jak racjonalizm, jak formalizm, jak autonomia, jak zaangażowanie polityczne itd.
Listopadu pokazuje, że o awangardzie można mówić inaczej. Nie posługuje się żadnych dotychczasowych kategorii przypisywanych tradycyjnie temu zjawisku. Temu zjawisku się współczesnym. A trzeba pamiętać, że Miński jest chyba jak żaden inny artysta polskiej awangardy. Nie był poddany tak różnym zabiegom interpretacyjnym. I cała historia recepcji jego sztuki jest właściwie historią recepcji polskiej awangardy. Wówczas Strzemińskiego od lat 20. wieku była kojarzona z ruchem konstruktywistycznym. To on był jednym z głównych inicjatorów pierwszych wydarzeń artystycznych nowoczesności powojennej, po pierwszej wojnie światowej w Polsce. To on był inicjatorem pierwszej wystawy nowej sztuki w Wilnie. To on był inicjatorem pierwszej awangardowej grupy LOK w 1924 roku. To on też doprowadził do pierwszego kryzysu politycznego i artystycznego polskiej awangardy. Wyraźnie opowiadając się w unizmie, którego teorią sformułował w 1927 roku, za autonomiczną wersją dzieła współczesnego. Wersją budującą wizualny porządek obrazu jednorodnego, obrazu samego w sobie. Tom też kilka lat później wraz z Katarzyną Kołbrą wyraził swoje poglądy na temat organizacji przestrzennej sztuki, wiążąc rygorystyczny porządek obliczeń arytmetycznych w obrazie i w rzeźbie z uformowaniem, z ukształtowaniem nowego społeczeństwa. Tom też w latach 30. XX wieku podjął próbę zdefiniowania sztuki jako rytmów oka, łączącego kształty biomorficzne i linią rytmów w naturze. Po latach socrealizmu, po 1956 roku, twórczość Strzemińskiego stała się wyznacznikiem wolności twórczej. Wolności twórczej nie poddającej się doktrynie. Przez całe lata 60. Strzemiński był symbolem zarówno awangardy, tej awangardy emancypującej i tej awangardy skrzeszającej utopię, jak i odniesieniem dla właśnie wszystkich twórców, którzy odkrywali poprzez teorię widzenia i poprzez koncepcję obrazu abstrakcyjnego, abstrakcją oka i świata. Przełom lat 60. i 70. to początki zainteresowań twórczością Strzemińskiego w historii sztuki współczesnej, a także pierwszy wielki wystaw artysty na świecie. Pierwsze badania miały charakter czysto biograficzny, a z biegiem czasu ten materiał narastał, był weryfikowany najpierw w kręgu badaczy związanych z Muzeum Ludzkim, potem powoli wśród badaczy rosyjskich, wreszcie we wspomnieniach córki Niki Strzemińskiej, a ostatnio w Polsce właśnie z nią i z wcześniejszymi badaniami w książce publikowanej na podstawie archiwaliów strat rosyjskich. Pierwsza wystawa objazdowa, na której pojawił po świecie, objazdowa po świecie, na której pojawił się Strzemiński, to była wystawa polskiego konstruktywizmu w początkach lat 70. Pozwoliła ona widzieć twórczość Strzemińskiego i umieścić twórczość Strzemińskiego w kontekście światowej awangardy. Twórca szybko został uznany za prekursora amerykańskiego formalizmu, a także minimalizmu. W Polsce natomiast jego twórczość unistyczna została zinterpretowana w ruchu strukturalistycznym, a nie za później. Kompozycja przestrzeni została ujęta formą społecznej organizacji życia funkcjonalnego, a więc funkcjonalizm definiował jego refleksję i sztukę. Nowe korekty interpretacyjne wprowadziła wystawa monograficzna Strzemińskiego zorganizowana w 1993 roku w 100. rocznicę urodzin. To na niej pojawił się po raz pierwszy problem pejzaży morskich, to pomijany w analizie. A kluczem interpretacyjnym dla nich miało być pojęcie, wówczas sformułowane pojęcie fizjologii oka cyklopicznego, można powiedzieć, oka rozumu. Powróciło ludzi zainteresowanie teorią widzenia, nie jako podręcznikiem dla artystów, jak było to dotyczy, lecz historyczną propozycją związaną z całą filozofią, z refleksją nad widzialnością.
pamięci przyjaciół Żydów. Ten cyrkus został po raz pierwszy w Europie, jak się wydaje, pokazany w latach 90., dokładnie w 1996 roku, na wystawie w Centre Pompidou w Paryżu, wielkiej wystawie poświęconej historii i wojnie. Ja w każdym razie pierwszy raz tam widziałem, pierwszy raz się widziałem, nie istnieje wcześniej, była tylko wzmianka w katalogu wystawy łódzkiej, ale to był pierwszy raz, można mogło zobaczyć to w wystawie. Niewiele później, na pewno w związku z tym, tą całą ten cykl zreprodukowałem, pokazałem w mojej książce Budowniczowy Świat, książka z 2000 roku, a później częściowo nie dostałem zezwolenia na wypożyczenie wszystkich, pokazałem na wystawie, którą organizowałem, czas skończony, historii już nie ma, w Toulonie w 2006. Oczywiście to przez jeszcze dalszych przywartościom, ale to odkrycie, dla mnie to odkrycie, to zresztą zmusiło mnie dalej do innych badaczy, których badanie się rozwijało. Na odkryć wreszcie tych obrazów stylistycznych w całym projekcie w części Strzemieckiego, gdzie mogłem się pierwszą odwołać do tradycji romantycznej, tego pojęcia oślepienia i jednocześnie sformułować pojęcie tych scenaryzmu Strzemieckiego w przeciwieństwie do nokturnów. Pamięci przyjaciół Żydów. I wreszcie, myślę, że ostatnim z wielkich, już pokazał przez Strzemieckiego dzieło, tego Aurory, poza wystawami łódzkimi, była wystawa z 2010 roku, powtórka z teorii widzenia, gdzie w zasadzie znaczy teorię widzenia i pejzaży morskie, a tym bardziej z następnych obrazów. Potem przyszedł już film Andrzeja Wajdy, opisujący dzieło Strzemieckiego, czy wpisujący dzieło Strzemieckiego w historię antykomunistycznej opozycji, a także stalinowskich represji w Polsce drugiej połowy lat 40. XX wieku. A wreszcie opublikowane zostały w 2019 roku materiały archiwalne dotyczące historii życia Strzemieckiego i jego wiemy wcześniejszych latach w czasie pobytu w Polsce. Oczywiście zarysowano tutaj historię recepcji Strzemieckiego, jest dużo bardziej związane, nie o to mi tutaj chodzi. Chodziło mi o wskazanie rozległości badań nad twórczością Strzemieckiego, która tym silniej wydobywa odmienność i oryginalność myśli Luizy Nader, badaczki, która, powiedziałbym, odważyła się wejść w samo sedno badań twórcy polskiej awangardy, a tym samym badań nad samą awangardą, której w książce nie zakwestionowałem, ale, powiedziałbym, z pewnym zażenowaniem wzięła w nawias. Ja to pozostawiłem, ale właśnie niewiele powiedziałem i słusznie też. Takie wzięcie w nawias awangardy jest zatem bardzo istotne. Też dlatego, że pozwoliło jej zwrócić uwagę na tę część sztuki Strzemieckiego, do której pojęcia awangardy nie bardzo potrafiło się odnieść, potrafiło określić. Z drugiej strony bez obciążenia, powiedziałbym, tym awangardowym paradygmatem, jak już często mówię, pozwoliło Luizie jakby z innej strony spojrzeć na twórcę cyklu montaży, fotografii, rysunków. To jest taki kategorii jak nowość, eksperyment, oryginalność. A właściwie również, biorąc w nawias tej kategorii awangardowej, pozwoliły się znaleźć inną perspektywę poznawczą. W moim przekonaniu książka Luizy Nader otwiera całkowicie nowe drogi badawcze w historii, które mają już trzech kierunkach. Pierwszą jest tytułowe badanie afektów, które za jednym zamachem odsunięte zostało na dalszy plan. Bardzo wyeliminowany, co Luisa wyraźnie podkreśla, nie wyeliminowany, co w książce zaraz powtórzę, ale takie kategorie interpretacyjne, jak
kładąc na to miejsce nacisk na właśnie trzy pojęcia zasadnicze: materialność, źródłowość i to, co bym nazwał neurowizualność. Jednocześnie taka perspektywa badawcza otwiera się na nowe obszary światopoglądowe związane z pojęciem etyki współodczuwania. Z jednej strony, a z drugiej strony to nazywa humanistyką afirmatywną. Przewodnikami po tym obszarze doświadczenia neurobiologicznego, a właściwie doświadczenia posthumanistycznego jest w wypadku Luizy przede wszystkim Rosy Blandowski, a w Polsce Ewa Domańska. W tych rozważaniach, jeżeli możemy ją ogólnić kategorią kryzysu, zastępuje Luiza kategorią nadziei. A może pozostawia pojęcie kryzysu jako źródło nadziei. A jednocześnie, co wyraźnie podkreślam, to jest bardzo ważne, dlatego dla dzisiaj przede wszystkim nadzieja jest bardzo potrzebna. Nie tylko w sensie politycznym oczywiście, ale przede wszystkim nadzieja jest najważniejsza. Trzeba napisać książkę w czasach bez nadziei. Drugim wielkim obszarem, a właściwie drogą, którą w kontekście badań Luizy można pomyśleć, to badania nad wizualnością, wykorzystujące przede wszystkim osiągnięcia neurobiologii. Co ja nazywam tutaj neurowizualnością. A więc zastąpienie, to bardzo istotne, zastąpienie fizjologicznej biomechaniki przez biomorficzną neurobiologię. W perspektywie filozoficznej jest to radykalne zerwanie z oświeceniową tradycją mechaniki i racjonalność i otwarcie dróg na postfenomenologiczną refleksję o widzeniu. Tutaj widziałbym zasadnicze przesunięcie od oświeceniowego humanizmu do cyborgowego, można powiedzieć, posthumanizmu. W dziedzinie wiedzy, a także sztuki jest to zmiana bardzo głęboka, ponieważ dotyczy samej kategorii podmiotu, którego podmiotowość, czyli stawanie się, ma w sobie źródła nie tylko w procesach podświadomości, lecz wśród neurobiologicznych procesów przepływu danych, całej sieci powiązań. I trzecią drogą, którą otwiera książka Luizy, dotyczy szeroko rozumianej problematyki historyczno-estetycznej. A wiąże się z zasadniczymi lub nakładającymi się, zasadniczymi przesunięciami, nakładającymi się pojęciami w porządku historycznym, istnieniem czy współistnieniem różnych historii, różnych chronologii. I z pytaniem, w jaki sposób procesy posthumanistyczne potrzebują zmiany paradygmatu modernistycznego, w jakim stopniu wewnątrz niego już żyją, czy mogą być równoległe z nim. Książka sobie wyraźnie problem podatowiczny w odniesieniu do lat wojennych i powojennych. Chodzi więc o problem ciągłości, problem zewnętrz, problem kontynuacji, problem przerw. Problem ten stawia również książka Słodkowskiego, zastanawiającego się nad Markiem Włodarskim w Celu. Problem ten pojawił się wyraźnie w trakcie mojej pracy nad wystawą Teresy Żarnowy-Żarnowy na Szczytnie i powojennych prac konfrontowanych z fotomontażową obroną Warszawy. Pojawił się też w surrealistycznej sztuce Kojawskiego, konfrontowanej z przesłaniem Brytona z 1956 roku dotyczącego polskich artystów. A więc w tym kontekście trzeba jeszcze, książka stawia pytanie również o to, czy z historii możemy dzisiaj wyeliminować lub zastąpić dwie zasadnicze kategorie myślenia postmodernistycznego, to jest pojęcie pamięci i pojęcie archiwum.
A właściwie czy pamięć i archiwum będące obszarem mnemozyny można umieścić w procesów neurobiologicznych? Luisa mówi tak, stosując istotną dla niej kategorię interpretacyjną, jaką jest pojęcie pamięci afektywnej. I co ciekawe, taka pamięć afektywna dekonstruuje w jej badaniach linearną pamięć modernistyczną. Archiwum w jej badaniach nie jest miejscem władzy, jak się o tego Foucault, lecz złożoną siecią powiązań neurobiologicznych obserwatora reagującego na świat, a może bardziej odciskającego swoją obecność w sieci. Drugie przesunięcie na tej drodze, które tutaj obserwuję po tym historycznym, jest przesunięcie, które bym nazwał przesunięciem materialnym. W mniejszym stopniu jest ono związane z zagadnieniem modernizmu, raczej z estetyczno-filozoficznymi granicami awangardy, wyznaczającymi granice sztuki. Nie chodzi o granice chronologiczne, lecz granice, dosłownie granice sztuki, czyli granice wartości artystycznej. Czy neurobiologia, zapytuje Luisa, zakłada jakieś specyficzne pobudzenie estetyczne? A jeżeli tak, czy bierze się ono z materialności źródła? Czy jakichś specyficznych, nieznanych dotąd powiązań neurobiologicznych w strukturze biologicznej mózgu? A jeżeli tak, to określa je nie kategoria estetyczna, ekspresyjna, formalna, lecz sam afekt. Afekt powiązany z materialnością. I to on staje się estetyczną kategorią wizualności. Nieformalną, niesemetyczną, ale afektywną. Powiedziałbym, w zabrudzeniu źródła tkwi estetyka, o której mówi. A więc taka historia sztuki nie jest, nie byłaby historią formy, lecz historią materialnych artefaktów wywołujących czy powodowanych pobudzeniami neurobiologicznymi. Ale też nie byłaby to likwidacja awangardy. Ale właśnie ten fakt, to przesunięcie na materialność pozwoliłoby znowu wziąć awangardę w nawias. A więc na materialność dzieła sztuki, jak mówi Luisa, trzeba patrzeć inaczej. Nie jest ona kategorią estetyczną formy, ale kategorią pozwalającą prowadzi w obszar naszych badań z historii sztuki wszystkie dzieła marginalne, takie ubogie w formie, a także estetycznie ułomne, ale empatycznie bogate. Otwiera w ten sposób Luisa przed historią sztuki nowe obszary badawcze, w których minimalny gest skierowany do innego jest bardziej wartościowy niż wysublimowane, doskonałe formy reprezentacji abstrakcji. Oczywiście to wszystko, co powiedziałem, dotyczy szeroko rozumianej problematyki metodologiczno-paradygmatycznej obecnej w książce Luisy. W cyklu prac Szymińskiego Pamięci przyjaciół żywych. Charakterystyczna jest konsekwentna zmiana tytułu dla całego cyklu dokonana przez Luisy. W odniesieniu do prac, które dotąd nazwaliśmy moim przyjaciół żywych. Zmiana ta, poparta jednym z listów Szymińskiego, pozwala przenieść akcent z podmiotu pamiętającego, czyli ja, świat, na podmiot pamiętany, czyli przez obserwatora, tych, co zginęli, tych ocalanych. Będzie poza tym szeroko potraktowaną tutaj przeze mnie problematyką metodologiczną, poza kluczową zmianą tytułu dla całego cyklu Szymińskiego. Jest w książce wiele interesujących z punktu widzenia badań nad sztuką współczesnych i innych, pomysłów interpretacyjnych dotyczących poza cyklem pamięci przyjaciół Żydów pisanej równolegle przez Szczenińskiego stałe widzenie i rysowanych nieco wcześniej, ale wprowadzonych do cyklu tak zwanych cyklów wojennych. Luisa w interpretacji wydobywa i podkreśla w jednym i drugim przypadku nie tyle rolę wizualności, co świadomości wzrokowej. Świadomości wzrokowej leżącej u podstaw nie formy, ale neuroestetyki.
pozwalającej w dalszej części posługiwać się kategorią odkrytą, powiedziałbym, w teorii widzenia, bo została odkryta w teorii widzenia. W moim ujęciu, pisze Luisa, teoria widzenia to nie tylko przestrzeń wyłaniania się nowej formy, ale jej radykalizacja, czyli jej radykalizacja w świadomości, nie na gruncie. A sednem tych rozważań, tutaj jest próba pogodzenia doświadczenia historii z biologią. Teza ta jest bardzo bliska, rozumiem szerzej, szeroko w moim remorfizmie, wskazując na pozorność antypozytywistycznego podziału na kulturę i naturę, leżącą u podstaw zmitologizowanego w racjonalizmie modernizmu. Moim zdaniem jest to punkt wyjścia do dekonstrukcji całej problematyki modernistycznego awangardzie feministycznego. Kategorią interpretacyjną wprowadzoną przez Luisę w książce jest również pojęcie neuroświadectwa, pozwalające opisać jej specyficzny, śladowy charakter słowy. Tak, istotnych pojęć wprowadzonych na grunt estetyki przez Luisę należą takie pojęcia jak pojęcie winy i wstydu. Taką też będzie podstawowa kategoria afektycznego pamiętania, afektycznej pomocy czy afektycznej przemocy. I w ten sposób przechodzimy do trzeciej grupy problemowej, która książka otwiera. Grupy zapewne najważniejsze, ponieważ dotyczy ona rekonstrukcji narraty o zagładzie, która jest samą istotą. Więc metoda interpretacji i narracji to trzy elementy. To trzy w pełni nowatorskie spojrzenia Luisy na Strzemskie. Spojrzenie świadczące o wyjątkowym znaczeniu książki dla badań, przełomowych badań w historii sztuki współczesnej. A jednocześnie, jak pisze autorka o tym zakończeniu, nie są to badania tylko czegoś wyjątkowego w historii sztuki współczesnej, lecz odnoszą się do tej jej części, bez której wszelka refleksja nad sztuką współczesną jest nie do pomyślenia. Proszę Państwa, na sesji towarzyszącej wystawie Gdzie jest twój brat Abel z 1994 roku, o którym zresztą pisze Luisa, prowadząc wówczas table rond, powiedziałem to, co znajduję dziś jako odpowiedź w książce Luisy. Tu zacytuję. Słowa Adorno podkreślałem wówczas, mówiące o tym, że zabronione jest szczęście ducha pośród narastającego nieszczęścia przeszłych i przyszłych katastrof, nagrywają się nowego znaczenia. Adorno obstawał, że poświęci możliwe jest tylko taka poezja, która dotąd wyjście obiera sobie właśnie święci. Zygmunt Bauman był przekonany, że po Holokauście możliwe jest tylko taka socjologia, która Holokaust obiera sobie za paradygmat. Zagłada jest paradygmatem uchodźczym. Zagłada pada nieuchronnie jak cień na modernistyczną i postmodernistyczną wizję sztuki. To sumienie sztuki, uwikłana w niczenie widzenia, chce wołać. Skazana na archiwum pamięci musi czynić się żywym. Skazana na historię musi obarczyć się wstydem i winą. W powiązaniu z zagładą pamięć określa utraty, naznaczając nią na zawsze odczuwanie naszego czasu. Pamięć zagłady, wydaje się dzisiaj mówić Luisa. Pani zagłady to monstrualny paradygmat cywilizacji współczesnej, który w sztukę wpisuje się jako projekt krytyczny własnej kultury, a zarazem z Luisa znak nadziei. W kolorze Strzemińskiego pisze Luisa w zakończeniu. Dostrzegam nieustanny, niekończący się wysiłek przekraczania negatywności na rzecz pozytywności. Upatrywałabym go w podmiotowej pozycji obserwatora. A wraz z nią odpowiedzieć na zastane sytuacje odpowiedzialności za siebie i za innych. Proszę Państwa, czy tak jest? Nie wiem. A nawet miałbym pewne wątpliwości. I tak są, widzą moje refleksje, wynikające z lektury twojej książki, efekty szczęskie. Książki jeszcze raz, które podkreślam, otwierające przed nami tradycyjne sztuki współczesne, właśnie nowe perspektywy badawcze i nowe obszary badawcze. I myślę, że będzie ciekawa teraz konfrontacja z twoją pozycją, którą tutaj bardzo subiektywnie przedstawię. Dziękuję bardzo. Nie wiem.
Materializm
przywiódł Strzemińskiego do obecnych w tekście absolutnie rewelacyjnych wątków neurologicznych. Skupiam się w tym rozdziale na kluczowej kategorii teorii, czyli na świadomości wzrokowej. I to, co było dla mnie istotne, to próbuję rozpatrywać świadomość wzrokową jako pojęcie, które nachodzi na pojęcie świadectwa. Jako pojęcie, które jest taką przestrzenią wyłaniania się naszego współczesnego pojęcia świadectwa. Część druga zobliskowana jest na rysunkach wojennych. Mam nadzieję, że teraz będą nam już przeskakiwać. Mam się tym posługiwać, Małgosiu, czy muszę? A zobacz, co lepiej działa. Może ja zrobiłam teraz strzałeczką, by poszło. Także strzałka. Rozpatruję kilkadziesiąt tych rysunków, one są z kilku cykli, między innymi Białoruś Zachodnia, deportacje, wojna domu, pejzaże, martwe natury, tanie jak błoto, ręce, które nie znam. To, co mnie interesowało, to to, żeby skupić się bardzo mocno na opisie ich formy, czy też strony materialnej, ale również rozważam ich formę, pewną formułę wizualną, którą przyjął Strzemiński. A zarazem, to być może jest pewna nowość, odnoszę je do liminalnych wydarzeń, dokładnie w tym okresie, między 1939 a 1945 rokiem, które każdorazowo staram się zapleść ze specyficzną sytuacją, miejscem, albo być może jakimś mgnieniem oka, zamglonym obrazem, śladem wzmocnionym. Rysunki te, czytane jakby i oglądane równolegle z teorią widzenia, skłaniają do wniosku, że mamy do czynienia z obrazami, które charakteryzuje doświadczenie przede wszystkim nauczności. Nauczności i pewnej literalności. W książce proponuję coś, co nazwałam neuroestetyczną analizą. I na podstawie tej neuroestetycznej analizy wykształcam kategorię neuroświadectwa. I teraz chciałabym krótko może powiedzieć, czym to neuroświadectwo jest. A teraz chciałabym powiedzieć, co rozumiem przez tą kategorię neuroświadectwa. To pojęcie neuroświadectwa można zdefiniować jako działające w takiej triadzie. Artysta, wydarzenie, widz. Neuroświadectwo w formule, jaką proponuję, to raport z empirycznych, polisensorycznych doświadczeń artysty, obserwatora, który odciska się zarówno na jego szlakach widzenia, jak i w materii dzieła, a zarazem każdorazowo intensywnie pobudza mózg wzrokowy odbiorcy, który każdorazowo, w każdym naszym ponownym akcie widzenia, te rysunki stają się na naszych szlakach widzenia. W rozdziale drugim tej części skupiam się na cyklu twarze i interpretuję je za pomocą pojęcia dysocjacji Pierre'a Jeanneta wobec pewnego palimpsestu wydarzeń, w których udział miał Strzemiński jako ich obserwator, który mam oczywiście na myśli Zagładę Żydów, ale również jako aktywny uczestnik. Tutaj przywołuję jego graniczne doświadczenie związane z pierwszą wojną światową, z wieloma. Część trzecia, jak już wspominałam, jest najbardziej rozbudowana i poświęcona jest cyklowi pamięci przyjaciół Żydów. W rozdziale pierwszym rozpatruję ten cykl wobec pewnej rany wydarzeń, która w latach 40-45 Strzemińskiego była najbliższa. I chodzi mi tutaj o getto łódzkie. Drobiazgowo analizuję cykl, rozpoznając w użytych fotografiach trzy perspektywy spojrzenia. Ofiary, oprawcy i spóźnionej ludzkości. W
Zastanawiam się również nad datowaniem kolaży, proponując jako orientacyjne ramy czasowe jego powstania czerwiec 1945 roku, okres, który wyznacza ich powstanie, to jak mi się wydaje bardzo wczesny rok 1947, kiedy to po raz pierwszy, zdaje się, zostały wystawione przez Strzemińskich. Poddaję również refleksji pozycję Strzemińskiego jako obserwatora, obserwatora zagłady, stosując kategorię winy i wstydu. I śledzę, w jaki sposób afekty te naznaczyły strukturę reprezentacji. W kolejnym rozdziale poddaję badaniu materialne aspekty kolaży, a mianowicie ich pewną bardzo specyficzną warstwowość, a także procesy, które również współcześnie zachodzą w materii tych prac. Nawiązuję do zjawiska zanikania jednego elementu, czyli na przykład blaknięcia obrazu fotograficznego, z czym właśnie w tej chwili się zmierzamy, i jednoczesnego wybijania się innego aspektu dzieł, czyli retuszu tej fotografii. I proponuję spojrzenie na cykl jako na rodzaj takiego freudowskiego wunderbloku, gdzie przenikają się różne formy doświadczenia mnemicznego, również naszego współczesnego doświadczenia mnemicznego. Wyodrębniam również kategorię afektywnego pamiętania, czyli pewnej bardzo dynamicznej formy pamięci, intensywnie zabarwionej poprzez afekty, w tym przypadku poprzez afekt winy i wstydu, o ogromnej mocy przekazu transhistorycznego. W rozdziale tym, na podstawie jedynego znanego dokumentu autorstwa Strzemińskiego, w którym wspomniany jest ten cykl, proponuję również zmianę tytułu z obecnie funkcjonującego Moim przyjaciołom Żydom na Pamięci przyjaciół Żydów. W rozdziale kolejnym cykl Strzemińskiego rozpatruję wobec brutalnego, powojennego antysemityzmu w Polsce i to jest nowy kontekst dla historii sztuki. Wybrane kolaże cyklu interpretuję nie tylko jako odnoszące się do pamięci Shoah, ale przede wszystkim do zbrodni Polaków na Żydach, zarówno w okresie zakładu, jak i poza zakładzie. W tym kontekście dzieło Strzemińskiego to niezwykle rzadki fenomen artystyczny w kontekście polskim, powiedziałbym niesłychanie samotne dzieło, które obok ekspresji winy i wstydu niesie również w sobie gest ekspiacji, a także gest protestu i empatii wobec represjonowanej, poddawanej przemocy mniejszości. W rozdziale kolejnym poddaję analizie specyficzne destruktywne działania artysty na materii kolaży. Znaczące zadrapania, zarysowania, cięcia i nacięcia. Zauważam, że przemoc nie tyle jest obecna w reprezentacji, w tej warstwie reprezentacyjnej tego dzieła, ale raczej na powierzchni kolaży, w fakturze dzieła. Buduję kategorię afektywnej przemocy. Afektywna przemoc, w moim ujęciu, to rodzaj życzeniowego punktu, pewnej reparacyjnej siły rodzącej poczucie intensywności. W sposób symboliczny afektywna przemoc ma nakłuwać oko, a zarazem ciało widza, przemagać nawyki myślenia i postrzegania, wytracać obojętności i otępienia. W rozdziale kolejnym kolaże rozpatruję w zestawieniu z medalionami Zofii Tankowskiej, a także wobec specyficznej ikonosfery okrucieństwa lat 40. XX wieku, za której egzemplifikację przyjmują materiały fotograficzne i teksty drukowane w przykroju. Twierdzę, że pracę Strzemińskiego rozumieć można również w kategoriach aktywności ratowania obrazów szczątków, dowodów zbrodni popełnionych na Żydach. Strzemiński zatem wydobywa wyjątkowość zagłady Żydów,
oskarża sprawców zbrodni, podejmuje próbę ekspiacji. Zarazem, poprzez kolaż czasów, miejsc i kontekstów, wytwarza przestrzeń dla wielorokich form pamięci, gdzie jedna przestrzeń dynamiczna staje się podporą dla innej, tworząc w cyklu coś w rodzaju pamięci wielokierunkowej. To jest oczywiście termin wprowadzany przez Weichera Rolberga. Ostatni rozdział poświęcony jest twarzy. Twarzy nierozpoznanego, nieznanego mężczyzny na jednej z fotografii użytej w cyklu i zarazem w rozdziale tym zajmuje się problematyką portretu w sztuce z zagłady. Wizerunek mężczyzny, który z uporem otrzyma widza, interpretuje w ramach sztuki rozumiane jako imperatyw etyczny, miejsce potencjalności świadectwa. Wyzwanie do świadomości widzenia, wymierzone z otchłani ciągle reprodukującego się okrucieństwa w przyszłość. Bardzo dziękuję. Dla mnie to była przede wszystkim praca o historii sztuki,
która okazuje się bezradna, niesprawna wobec takich zjawisk, które tutaj są trzema podstawowymi polami badawczymi. To znaczy modernizm, zaangażowanie i tożsamość. Taki zresztą tytuł miała praca doktorska. Te problemy wydobyte na pierwszym lat, to znaczy modernizm, zaangażowanie i tożsamość. A zatem praca, książka jest przede wszystkim bardzo świadomie podjętą próbą zmiany pisania biografii artysty. Wiemy, że biografika artystyczna jest najstarszą formą piśmiennictwa o sztuce, bo łatwiej spisać o człowieku niż o sztuce. I że w tej chwili, tak samo zresztą chyba w literaturoznawstwie, jest to taka forma, która właśnie chociażby ze względu na swoją bardzo dawną metrykę jest bardzo, bardzo obciążona i na różne sposoby próbuje się ją zmieniać, dekonstruować, przestawiać, ale w każdym razie biografia artysty pozostaje wyzwaniem. Wszyscy wiemy, że prawda, XIX-wieczna forma, nadal bardzo przyjemnie się czytająca i ludzie to czytają chętnie, typu życie i dzieło, która w dodatku zakłada, że dzieło jest wynikiem życia, a nie na odwrót. Jak to kiedyś proponował profesor Władysław Sturzewski. Otóż tutaj podejście jest zupełnie inne. Mianowicie, że są to, cytuję, wybrane fragmenty. To są wybrane fragmenty z życia artysty, które generują kilka najważniejszych pytań badawczych. I te najważniejsze pytania badawcze dotyczą właśnie tych trzech wymienionych już przeze mnie pól, to znaczy modernizmu, zaangażowania w cudzysłowie czy bez cudzysłowu i tożsamości. Najkrócej chyba książkę bym nazwała takim badaniem procesu w historii sztuki, jak ona sobie radzi właśnie w tych trzech, z tymi trzema pojęciami, którymi nieustannie wracamy, prawda, pisząc o sztuce XX wieku. To, co jest moim zdaniem wielką zaletą tej książki, to to, że dotykając tych najbardziej drażliwych, właśnie zużytych, nadużytych, a w gruncie rzeczy wciąż niejednoznacznych czy wieloznacznych pojęć modernizmu, zaangażowanie, tożsamość, Piotr Słodkowski nie dąży do definitywnych rozstrzygnięć, ani do podania definicji któregokolwiek z tych pojęć, tylko chce ujawnić coś zupełnie przeciwnego, to znaczy płynny status tych wszystkich trzech zagadnień, które nieustannie stają na naszej drodze, wtedy kiedy zajmujemy się XX-wieczną sztuką. W sposób oczywisty ta książka jest, idąc za tutaj zarówno Andrzejem Dmowskim, jak i Piotrem Piotrowskim, zdecydowanie przeciwna zachodniocentrycznemu traktowaniu sztuki polskiej, sztuki żydowskiej, sztuki środkowo-europejskiej. Z kolei jeśli chodzi o zaangażowanie, chyba najtrudniejszy z tych wszystkich trzech pojęć, które tutaj się pojawiają, to mamy pokazane niesłychanie skomplikowane sytuacje, w których znajdował się artysta taki jak Stręg. Artysta, który, przypomnijmy, Żyd, katolicki konwertyta, wydrapujący ze swoich przedwojennych obrazów swoją sygnaturę z żydowskim nazwiskiem, ale nie wypierający się przedwojennej twórczości jednocześnie. Wypierał się sygnatury, nie wypierał się tej twórczości, która była bardzo istotnym elementem jego całego dorobku i całego dossieru. Bardzo, bardzo zdumiewający epizod, to znaczy całkowite wyparcie krótkiego, co prawda, ale pobytu w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. A to, co funkcjonowało w oficjalnych, krótkich bardzo notach biograficznych, było całkowicie niezgodne, co akurat miałam okazję, bo tak się złożyło, że dobrze znam historię ostatnich miesięcy obozu,
całkowicie niezgodne z podstawowymi w ogóle faktami historycznymi związanymi z wyzwoleniem obozu Żydowskiego. Także tutaj to wyparcie było takie, że było w ogóle wprowadzenie w kompletnie mylne, niewiarygodne, nieprawdopodobne sytuacje, że został wyzwolony. Także tu mamy do czynienia z ukrywany przez całą okupację, przez kobietę, dzięki której dokonało się to katolickie nawrócenie, właśnie całkowicie wymazana, wyparta trauma obozu w Żydhofie, całej tej końcówki straszliwej, prawda, z marszem śmierci. On wtedy był, on został zaaresztowany w czasie powstania warszawskiego. Miał numer z sierpnia 1944 roku w obozie. Ale wyliczając właśnie te skomplikowane, drogi, katolicki konwertyta, wymazujący, wydrapujący z obrazów swoje sygnatury, ale po to, aby one były pozbawione tego piękna żydowskości, całkowicie wyparty, panomiesięczny, no ponad, nie, ja mówię, dziewięciomiesięczny pobyt w obozie i potem bardzo dziwny, nazwijmy to epizod socrealistyczny, fantastyczny, zupełnie zanalizowany przez Piotra Słodkowskiego, daleko wykraczający poza analizę samej twórczości samego Włodarskiego, moim zdaniem będący punktem wyjścia do bardzo głębokiego namysłu nad tym, co piszemy o socrealizmie, jak socrealizm ciągle jest traktowany. W każdym razie wszystko to, co dotyczy tego zaangażowania tak zwanego, jest wielką nauką tego, jak powinniśmy walczyć z dychotomicznymi podziałami, które nam się bardzo łatwo tutaj narzucają, ciągle nam się bardzo łatwo narzucają. Jedną cechą tej książki, dla mnie niesłychanie cenną, to jest to, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Prawda? Chociażby ta luka życiorysowa związana z obozem w Żydhofie. Nie wiemy, prawda? To, co on zeznawał, absolutnie jest niemożliwe, nikt nie był wyzwolony w marcu 1945 roku. Natomiast takich luk jest więcej i to nie dotyczy tylko biografii Zdenka Włodarskiego. Wszyscy, niezależnie od tego, czym się zajmujemy, wiemy, że w pewnym momencie napotykamy na dziurę. Na dziurę. I jakby naturalnym odruchem badacza jest wypełnianie tej dziury hipotezami, domysłami, zeznaniami świadków, którzy wiadomo, ile są warci. Natomiast tu jest pierwszy raz chyba tak wyraźnie sformułowana, nie chcę powiedzieć teza, właśnie to nie jest książka, w której są stawiane tezy. Mianowicie, że luki w naszej wiedzy faktograficznej czasami, tej najprostszej, są niesłychanie znaczące. Że czasami brak wiedzy o jakimś wydarzeniu mówi nam o tym, czy o uczestniku tego wydarzenia znacznie więcej niż to, co byśmy z faktografii wysunęli. To mi się wydaje bardzo cenna część tej książki, to znaczy nie część, tylko myśl, która w tej książce się pojawia, ale ona oczywiście jest obudowana argumentacją, że właśnie nasza niewydolność narracji, bo to określenie, że niewydolność narracji historyczno-sztucznej wobec właśnie tego rodzaju życiorysu i tego rodzaju przejść, że luki są niezbywalnym elementem tej narracji, że to nie one przesadzają o jej niewydolności, tylko że czasami to, że czegoś nie wiemy, znaczy więcej niż to, co wiemy. Kolejna zaleta, którą tutaj chciałam podkreślić, to właśnie bardzo szczególna biografia, dlaczego właśnie Zdenek Włodarski, to za chwilę o to spytam Piotra. Mianowicie, że jest to rzadki i chwalebny przykład autora, który nie popadł w chorobę monografisty. Nie tylko dlatego, że się nie wypełnia tych luk, tylko się nie to, że rezygnuje, bo właśnie w tym traktowaniu luk jako istotnego elementu narracji to nie jest rezygnacja. Tylko to jest docenienie tego, że czegoś nie wiemy i że tutaj nośność tej niewiedzy jest silniejsza niż gdybyśmy to wypełnili jakimś faktem. Otóż no jest z psychologicznego punktu widzenia no, rzeczą naturalną, że jeśli poświęcamy parę lat życia jakiejś osobie czy jakiemuś problemowi, to urasta w naszych oczach.
i takie dowartościowywanie, tłumaczenie, usprawiedliwianie, czasami żenujące życiorysów, które są pełne potknięć. No jest nagminną chorobą biografii artystycznej i tutaj znowu z pełną świadomością tego, czym jest właśnie choroba monografistów, Piotr Słodkowski jej unika. I wreszcie jest tam, to jest wspólne książce Piotra Słodkowskiego i Luizy. Chociaż Piotr to postulatywnie formułuje, natomiast Luiza to po prostu robi, ale on też po prostu robi. To znaczy czegoś, co Piotr nazywa reprofesjonalizacją dyscypliny. Reprofesjonalizacją dyscypliny, która znakomicie się prezentuje wokół tych książkach i która polega na całkowitym zniesieniu takiej przepaści, która w dyscyplinie istnieje. To znaczy z jednej strony mamy tą samą normalną w znaczeniu Kwinowskim historię sztuki, która datuje, dokumentuje, spisuje, a z drugiej strony mamy pewne grupy akademickich i instytutowych badaczy, którzy są skoncentrowani na metodologii, jakkolwiek osadzonej filozoficznie, teoretycznie i ideologicznie. Natomiast częstokroć oderwanej całkowicie od tego namacalnego dzieła. Tutaj zarówno Luizy, jak i Piotra bardzo wyraźnie ten zwrot materialny jest widoczny. Nasi koledzy z Poznania, którzy są najmocniejsi zawsze metodologicznie, bo przywołują tutaj profesora Zdzisława Kępińskiego, który mówił, że jest jedna tylko metoda badania nad sztuką, co też widzi na tym obrazie. Więc to, że przy ogromnym zupełnie jakby obudowaniu tego widzenia uczonymi lekturami, jednocześnie patrzy się, bardzo się uważnie patrzy, co my widzimy na rysunkach Strzelińskiego, co my widzimy na obrazach Stręga Włodarskiego, które są zaskakujące swoją nierównością. To jest jakby osobna sprawa, którą Piotr tutaj fantastycznie dźwiga, to znaczy, że to jest artysta, który czasami zostawia za sobą i to już zupełnie dojrzały wieku, jakieś sprawy, jakieś obrazy, które są troszkę żenujące właściwie, nie są słabe. W razie przyjmując takie normalne kategorie. I to takie zasypanie tego przedziału pomiędzy historią sztuki, która jest przede wszystkim skupiona na przedmiotowo rozumianym obiekcie i całą wielką teoretyczną nadbudową i metodologiczną nadbudową, którą oboje autorzy fantastycznie zupełnie mają opanowaną, to wydaje mi się osiągnięciem obojga tych autorów. To tyle takiej krótkiej charakterystyki tej książki. Natomiast moje pierwsze pytanie, które jest pytaniem właściwie godnym dziennikarki głupiej, mianowicie dlaczego tutaj w tytule doktoratu było użyte słowo przypadek. To jest przypadek. Ten Włodarski jest przypadkiem. Jest badanym przypadkiem. Właśnie na wybranych różnych elementach twórczości i elementach życiorysu. Takich przypadków możemy znaleźć w tym czasie kilka. Dlaczego właśnie Stręg Włodarski, a nie na przykład Nakt Sambolski? Skoro wybierałeś przypadek. Tak. Przypadek podwójnej tożsamości. Tak. Ja także bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo pochlebne wprowadzenie dotyczące tej książki. No właśnie, może zacznijmy od słowa przypadek. Przypadek czy studium przypadku jest metodą znaną dobrze z socjologii jakościowej i w socjologii jakościowej
wyróżnia się coś, co się nazywa instrumentalnym studium przypadku. Mi właśnie o na czymś to takim zależało. To znaczy jest to przypadek, w którym nie chodzi tylko o daną badaną postać czy dany przypadek, ale także o wszystko to, co szerzej ten przypadek może nas nauczyć. I wydaje mi się, że odpowiem dwojako. Ta książka się kończy takim akapitem, w którym mówię, że Henryk Stręg, Marek Włodarski jest jednym z bardzo wielu, od których można rozpocząć. I powiem najpierw, że z całą pewnością mamy w polskiej historii sztuki bardzo całe rzesze artystów znanych, ale mam wrażenie nie do końca rozpoznanych, albo nierozpoznanych na tyle, na ile by na to zasługiwali. Więc w tym sensie można było podjąć rozmaite przypadki, ale z drugiej strony odpowiem, że zdecydowałem się na Henryka Stręga, Marka Włodarskiego, ponieważ jest to przypadek niezwykle gęsty. Niezwykle gęsty. Moim zdaniem był właśnie taki, który pozwala nam postawić bardzo ważne pytania metodologiczne, które dotykają modernizmu, zaangażowania tożsamości, które mam wrażenie w jakimś stopniu przynajmniej pozwalają nam przekroczyć utarte myślenie na temat tych kategorii i no właśnie pozwalają nam prowadzić refleksję szerszą, ale są zakorzenione właśnie w doświadczeniu artystycznym i doświadczeniu biograficznym Henryka Stręga. Jest to bardzo ciekawy taki przypadek zagęszczonej biografii artystycznej, gdzie z jednej strony mamy twórcę będącego jednym z kilku ledwie Polaków w szkole Fernanda Leżera około 25 roku, czyli twórcę, który miał kontakt, bezpośredni kontakt z tą najlepszą wtedy awangardą paryską, ale z drugiej strony nie możemy pozwolić się uwieść takiego myślenia w kategoriach pierwszeństwa w historii sztuki. Czyli to był ten wybitny przedstawiciel awangardy, bo okazuje się, że dla twórczości Stręga fenomenalne znaczenie ma także to nieco, nie to co paryskie, ale to co lokalne. Lwowska, lwowsko-żydowska kultura popularna, kultura wizualna, to co bardzo dobrze wychodzi w późnych latach 30. w cyklu Muzykanci. Więc po pierwsze ten przypadek pozwala nam pewne rzeczy przeinterpretować i gdzie indziej położyć akcent. Po drugie, cały bardzo, bardzo bogaty problem zaangażowania w sztuce, gdzie tak jak już wspominałaś, bardzo, no może nie rzadki, ale bardzo ciekawy przykład artysty, który uprawiał sztukę zaangażowaną w latach 30. Bardzo ciekawą formułę faktorealizmu, który taki projekt artystyczny, który miał być z jednej strony istotnie sztuką zrozumiałą dla szerokich mas robotniczo-chłopskich, ale z drugiej strony był jednak czerpał bardzo, tak, bardzo wyraźnie z estetyki awangardy, czyli był w pewnym sensie projektem paradoksalnym. I mamy Włodarskiego, który właśnie po wojnie w bardzo ciekawym epizodzie socrealistycznym powraca do swojej twórczości zaangażowanej z lat 30. tworząc kolejne wersje barykady. Barykady, czyli obrazu samego w sobie niezwykle ciekawego obrazu z lat 30., który został zniszczony w czasie wojny. Nie wiemy, że rzeczy do końca jak on pierwotnie wyglądał. I powielanego w wielu wersjach około roku 50. pokazanego wreszcie na pierwszej bardzo ważnej wystawie socjalistycznej w Muzeum Narodowym. No i wreszcie trzecia kwestia tożsamości, tej złożonej tożsamości polsko-żydowskiej. Tutaj bardzo dużo na ten temat padło. Moim zamierzeniem było przede wszystkim to, żeby nie rybować, żeby ten problem tożsamości wiedzieć możliwie szeroko. I właściwie
Nowiejszościach, bo z jednej strony oczywiście możemy mówić o przyszywającej tożsamości zawodowej, tak jak astrologa Marka Wołodzkiego, ale z drugiej strony kwestia tożsamości wraca w zasadzie w całym jego życiu artystycznym i to tożsamość kulturowa. Tożsamość kulturowa jest bardzo ważna dla rozpatrywania jego modernizmu w dwudziestoleciu. Więc bardzo dużo powiedziałem, ale krótko mówiąc, to jest bardzo, bardzo gęste. W tym przypadku, które pozwoliło mi te wszystkie problemy objąć wzrokiem. Dobra, czy można osiągnąć obrazy, tą apoteozę trasy WZ? Bo to, co Piotr pisze o socjalizmie, ja już zwróciłam na to uwagę. Nie cofaj. Ja tego w prezentacji nie mam. Może to barykada. Możemy to wyświetlić, myślę, z internetu. Dobrze. Możemy? Tak? Znajdziesz to, co mam znaleźć? Tak. Tak. Nie, bo chciałabym, żeby ten obraz jakby był takim zapleczem dla tego, co Piotr pisze o socjalistycznym zaangażowaniu. No właśnie, tak jak mówiłem, barykada jest obrazem bardzo, bardzo ciekawym w polskiej historii sztuki, bo obrazem z jednej strony to jest jedno z najsłynniejszych płócien Marka Wołodarskiego. On funkcjonuje jako autor kilku takich wielkich dzieł typu Leżerowski fryzjer w latach 20. czy właśnie ta socrealistyczna barykada namalowana około roku 50. Ale to, czego się nie problematyzuje, to fakt, że to jest właśnie obraz zwielokrotniony. W istocie on w zupełnie innej wersji był przedrukowany w epoce w przeglądzie artystycznym. To jest wersja, w której on faktycznie był pokazany na wystawie socrealistycznej w roku 50. Ale to, co Państwo widzicie tutaj i to, w jakiej formie on, notabene to jest ciekawe, znajduje się w magazynach, nie na wystawie, w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie, to jest wersja przemalowana, wersja zmodernizowana, wersja, która no i właśnie gdzieś rozpięcie między tą wersją wystawioną, a tą wersją zmodernizowaną, jedną z wielu, bo mamy jeszcze inne, mniejsze, gwaszowa barykada mniej więcej z tego samego czasu, to rozpięcie pokazuje nam skalę ambiwalencji zaangażowania między no, postulowanym realizmem, a jednak refleksją nad formą. Będziemy się po prostu zmierzać do swojej dyskusji, ale może ja mam jedno dla Ciebie, Piotr, pytanie, ponieważ mnie zachwyciła ta perspektywa, o której Ty wspominasz, modernizmu planetarnego. Tak? Gdzie jest to pytanie, właściwie ja rozumiem, że to jest taki ruch dekolonizacyjny, tak? Czy postawienie przestrzeni dekolonizacyjnej, dlatego że pani się nazywała, żeby nie powiedzieć... Susan Stanford Friedman to jest amerykańska badaczka, właściwie literaturoznawczyni chyba przeważnie, która napisała książkę o modernizmie planetarnym. Tak. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to może jeszcze od razu wyjaśnię, że jesteś historykiem sztuki adiunktem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tak samo Luisa jest historyczną sztuki. Ale my się znamy z przestrzeni, która jest wielokierunkowa, bo my się znamy z przestrzeni Ewy Domańskiej, środowiska Ewy Domańskiej i faktycznie ja znam wasze prace, ale nie jako historyk sztuki. Więc będę mówiła bardzo prostymi słowami, czyli będę mówiła tak, jak my rozmawiamy ze sobą prywatnie, czyli antropologicznie. Ja rozumiem, że ten akt modernizm planetarny pozwolił ci uchwycić modernizm Stręga, którego ty nazywasz modernizmem indygenizującym, słowa indygenizujący, czyli od słowa antropologicznego, indigenous, czyli lokalność. Dobrze rozumiem? A to tak, znaczy, tak. Że tutaj stawiasz pytanie, czy za Friedman? Nie, jeżeli mamy szerokie ramy i właściwie nie wiemy, jaka jest historia sztuki, czy to jest naprawdę historia sztuki europejska, gdzie jest centrum historii sztuki, gdzie jest jej epicentrum i zadajesz pytanie nawet nie tyle, kiedy jest modernizm, tylko gdzie jest modernizm. I rozumiem, że ta lokalność i ten Lwów, przedwojenny Lwów i wojenny Lwów, to jest przedwojenny Lwów w tym przypadku, to jest właśnie ten modernizm lokalny, alternatywny.
Tak, podmiotowy, silny. Tutaj trzeba to zdecydowanie dopowiedzieć, bo istotnie ta koncepcja Susan Stanford Friedman była dla mnie bardzo inspirująca, ale zdecydowanie muszę powiedzieć, że to moja refleksja nad modernizmami lokalnymi bardzo dużo czerpie i wpisuje się w badania, które właściwie zapoczątkował profesor Andrzej Turowski. Mm-hmm. O marginesie. Tak jest, o marginesie, o topografii rozproszenia, o takim bardzo silnym ulokalnieniu, więc nie tylko Susan Stanford Friedman, bardzo ważna, ale cały szeroki ruch badań nad alternatywnymi lokalnościami, badania profesora Turowskiego, Piotra Piotrowskiego, badania ogólnie nad niezachodnimi regionami świata, między innymi myśl Party Mitera, to wszystko było dla mnie bardzo ważne i chodzi tu o taki ruch, który w moim zamierzeniu miał być w ogóle przekroczeniem kolejnego binaryzmu centrum-peryferie i myślenie raczej w kategoriach, Susan Stanford Friedman pisze o policentrach, czyli że każde miejsce jest tak naprawdę centrum, bo jest dla siebie centrum i wszystko inne lokuje wokół. Piotr Piotrowski w gruncie rzeczy podobnie pisał o tym, że każde centrum jest zawsze jakąś kulturową, historyczną, polityczną lokalnością. Więc taki gest ulokalnienia i bardzo silnego zakorzenienia w kulturze miejsca. Ale to jest pewna konstrukcja rozumienia tradycyjnie modernizmu, który był unifikujący narodowo, a tutaj jednak mówimy o tym, że Stręg absolutnie się z tego wyłamuje, bo to jego żydowskość, czy przemycanie motywów najpierw żydowskich, potem chrześcijańskich bardzo silnie, jednak jest bardzo już upodmiotawia, tak jakby etnicznie może tak powiedzieć, czy miejsko, lwowsko, lokalnie. No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że przenikanie się tak, tych wszystkich tradycji religijnych, kulturowych, pewnych klisz, wątków zaczerpniętych z kultury wizualnej, z kultury przedmiejskiej, ale także z piosenki ulicznej. To takie bardzo mocne zagęszczenie kulturowe, ważne dla Lwowa lat 30. i może tutaj zwłaszcza 30. w sztuce Henryka Stręga bardzo silnie się odciska. I to nie jest tak, że ja jestem pierwszą osobą, która przychodzi i to zauważa. Nie, ten wątek był przez badaczy zwyczajowo dostrzegany, tylko tu bardzo ważne jest to, żeby tego, co lokalne, nie esencjalizować pod postacią prymitywu. Tak. Rozumiem, tam się pojawiają, no jest takie, bo on był rozpoznany jako Żyd, jego przyjaciele do niego mówili, masz czoło jak rabin, tak, i nawet było tak jakby, rozumiem, taki dobry, oczywiście w dobrej, bliskiej, serdecznej wierze, ale rozumiem, że część tych prac, które ty nazywasz artefaktami albo świadectwami, na przykład ze Stutthofu, mogłyby być traktowane jako co? No tutaj już przechodzimy do zupełnie innego wątku, tak, bo nie, jakby, jednak myślę, że w inny sposób musimy mówić o pracach modernistycznych lat 20. czy 30., a inaczej o artefaktach wojennych, ale tylko dokończę, że wydaje mi się właśnie, że ta perspektywa problematyzacji tożsamościowej pozwala przekroczyć nam taką esencjalizację i posługiwania się kliszami interpretacyjnymi, takimi jak prymityw, szyldy i tak dalej. Prowincjonalizm. Dokładnie. Rozumiem, że te obrazy przedstawiały bardzo modernistyczny Lwów. Też, znaczy w tej formie, rozumiem, lokalnej, ale bardzo modernistyczny, czyli jak latarnie, to latarnie elektryczne, a nie gazowe. To że też. Jak szyld, to też tramwaj. No właśnie, to jest... To była metropolia. Tak, tak. Tak, tak, tak. Oczywiście. Chociaż mówisz o przedmiejskości często.
No właśnie tutaj jest tak, że oczywiście tego nie wolno pominąć. Z jednej strony Lwów był wówczas bardzo jedną z ważniejszych metropolii i to w sztuce Stręga jest pokazane. Zresztą ta fascynacja nowoczesnością była czymś bardzo ważnym w pejzażu awangardy francuskiej, także lat 20. Ale z drugiej strony, na co ja w tej książce kładę trochę większy nacisk, jednak Lwów także jako kultura przedmiejska była dla Stręga bardzo ważna. Tutaj właśnie takim cyklem niezwykle ciekawym i ważnym są muzykanci. Cykl, który odwołuje się do kultury batiarskiej, czyli takich no właśnie ulicznych grajków, takie postaci bardzo wpisane w tę kulturę przedmiejską po prostu, tak? Ja chcę może tylko twoją uwagę, że jak ty mówisz o tym dekonstrukcji, jakby tak tradycyjnie rozumianej historii sztuki i o tym, że o centrum i peryferiach, żeby zmienić akcent, to przecież ja myślę w ogóle o literaturze jidysz. W ogóle myślę o tym, co jest polskie, co było unifikujące, a może do końca wcale jest dopiero teraz, że tak naprawdę antologię, przecież tłumaczenie pierwszej poezji kobiecej, żydowskiej w języku polskim. I w ogóle mi się wydaje, że to taka perspektywa myślenia, takiego odwracającego perspektywy i tej unifikacyjnej jest bardzo potrzebna po prostu. I tak myślę jeszcze o jednym twoim geście, Luisa, też takim, rozumiem, dekolonizacyjnym, takim geście krytycznym, który gdzieś nas też łączy, to jest gest odejścia od studiów nad traumą. Od studiów nad traumą, które w przypadku badań nad Holokaustem, i może byś mogła powiedzieć, bo w przypadku badań nad Holokaustem jednak trudno nam się trochę z tego wygrzebać. Mówię tutaj o takich klasycznych studiach nad traumą. Tak, La Capra, chociaż też się powołujesz na La Capra, ale jednak widzisz, idziesz w stronę tej afirmatywnej humanistyki i czy zajmując się zagładą, rozmawiając z Ewą Domańską, rozmawiając z swoimi przyjaciółmi, czujesz, że to jest kierunek, który możemy iść. Oczywiście odwołuję się tutaj też do prac Arielle Azoulay, Potential History, która jest przez środowiska konserwatywne żydowskie bardzo krytykowana, ale też mi bardzo bliska jednocześnie jako jedna z wybitniejszych krytycznych badaczy. To znaczy, podstawowa różnica między książką moją a Piotra polega na tym, że Piotr pracuje nad artystą, który był ofiarą, świadkiem, a ja pracowałam nad artystą, który był obserwatorem i który we wcześniejszej literaturze był traktowany jako świadek ofiary i nie mogłam się na to zgodzić. Zatem przede wszystkim chodziło mi o to, żeby nie zakładać w badaniach nad sztuką, szczególnie nad sztuką obserwatorów, polskich obserwatorów, zakłady tego, że podmiot jest straumatyzowany, ponieważ to nas bardzo łatwo prowadzi interpretacyjnie, powiedziałabym zbyt łatwo, wiktymizuje, powiedziałabym, całe grupy społeczne niesłusznie. A w przypadku, kiedy ta wiktymizacja się tak szeroko rozprzestrzenia, to doświadczenie rzeczywistych ofiar Żydów jest znowu zaciemnione. Grzegorz Niziołek napisał coś takiego, że społeczeństwo obserwatorów marzy wręcz o wybawieniu przez traumę. I to jest po prostu nasza narracja zastępcza. Stąd w badaniach nad Strzemińskim tym pierwszym gestem było poszukiwanie po prostu innego punktu odniesienia metodologicznego, który da mi jakby nieco większe spektrum badawcze, nieco więcej instrumentów. Wydawało mi się, że właśnie badania nad afektami, które wtedy się zaczęły rozwijać w Polsce, ponieważ badania nad afektami w kulturze trwają od lat 90., ale w Polsce ten zwrot afektywny dzieje się gdzieś od lat 10. I wydawało mi się, że te badania nad afektami, które nie zabierają podmiotowi sprawczości, nie zabierają podmiotowi odpowiedzialności przed
przede wszystkim. Dają mi nieco więcej instrumentów badawczych, które oczywiście muszę sobie dostosować do historii sztuki każdorazowo, niż badania wentrami. A to otwarcie na jutro i to nadzieja, o którym mówił profesor Turowski, czyli coś, co ja wiążę z tym potential history, Ariel Azulay, to jest, rozumiem, odpowiedzialność za pamięć? Gdzie jest ta nadzieja? To znaczy, dzisiaj byłabym nieco mniej optymistyczna niż kilka lat temu, ale może posłużę się po prostu tym terminem, który wprowadziła niedawno profesor Barbara Engelking, to znaczy troska o przeszłość. Wydaje mi się, że chyba zamiast tego pojęcia nadziei, które u mnie się nie pojawia, może jakoś wynika, unosi się nad tą książką. Słowo. Ale właściwie chyba się nie pojawia, chociaż mogłoby. Ale dzisiaj jestem na pewno dużo mniej optymistyczna niż kilka lat temu. Natomiast to, co dla mnie jest bardzo ważne, to, że te prace są przesączone tymi dwoma afektami winy i wstydu. To było dla mnie oczywiście kluczowe, pojęcie winy i wstydu i pamiętania, czyli afektywnej formy, bardzo aktywnej i dynamicznej pamięci, która jest pewnym aktem, która jest pewnym gestem, która jest pewnym performansem również, ale pamięci, która jest nasączana na bieżąco poprzez te dwa afekty, które również mają właśnie taką ogromną siłę transgeneracyjnego. Szczególnie wstyd, tak? Tak. Szczególnie wstyd. Dobrze, ja może otwieram w takim razie, jeżeli Państwo mają pytania. Bardzo, bardzo dziękuję też Piotrek, bardzo dziękuję Pani Profesor, ale teraz otwieramy dyskusję. Jeżeli Państwo mają pytania, to jest teraz moment, żebyśmy mogli zadać je twórcom i Państwu Profesorom. Proszę bardzo, to ja może potem... Spróbuję głos. Tak, dobrze. Tak, Piotrze, dobrze. Nie przedłużać. Mam dwa pytania materiałowe do każdego z Państwa. Luizo, pytanie od Ciebie jest takie, czy udało Ci się zidentyfikować źródła fotografii? Nie wiem, co jest za fotografią, ale skąd te fotografie, czy reprodukcje pochodzą? I od razu Piotrze, do Ciebie pytanie, czy to jest fakt sprawdzony, że wydrapanie nazwiska jest dziełem autora, czy też autora i jego małżonki, czy też tylko małżonki, bo jest jakaś niejasność w tych kwestiach, a to wydaje mi się być w tym momencie istotne. Jak to sprawdzić? Oczywiście nie ma żadnej pewności, skąd te fotografie pochodzą. Ważne jest to, że one są bardzo silnie retuszowane, więc zapewne były używane w publikacjach, taki jest. Taka może brzmieć pierwsza odpowiedź, a druga odpowiedź jest taka, że wytuszował je sam Strzemiński, co jest również wysoce prawdopodobne. Natomiast nie wiemy na 100% skąd one pochodzą. Ja na to nie mogę podać jednoznacznej odpowiedzi, ale jedna z badaczek, Małgorzata Mosińska, która napisała na temat tego cyklu pracę magisterską w Cordell Institute, ona podała pewną, bardzo prawdopodobną odpowiedź, że być może te zdjęcia pochodziły ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, która wówczas mieściła się w Łodzi. To jest prawdopodobne, ale nie mamy tutaj 100% pewności. Profesor Śpiewak, pan dyrektor? Nie. Ja odpowiem bardzo krótko. Właściwie to jest tak, że oczywiście nie możemy mówić o 100% pewności z tego powodu, że jak tutaj profesor Połczyńska mówiła, ten okres wojenny jest niezwykle zagmatwany i bardzo mało rzeczy wiemy na pewno. Natomiast możemy to założyć, ponieważ z jednej strony w 2017 roku pracownicy Muzeum Narodowego bardzo mi tu pomogli i konserwatorzy z panem Piotrem Wysowskim na czele zrobili dla mnie zdjęcia rentgenowskie 5 obrazów płócien z kręga będących w kolekcji muzeum i te zdjęcia bardzo wyraźnie pokazały, że w miejscu zmiany sygnatur
Starsze farby zostały wydrapane i co bardzo ważne, one, te ingerencje nie miały powodów konserwatorskich, to znaczy z całą pewnością możemy powiedzieć, że one nie służyły temu, by naprawić ubytek w tkance malarskiej. To były ingerencje agresywne, dokonane albo papier, albo powstały tam takie mikro wyżłobienia, które były wykonywane trzonkiem pędza, czy czymś po prostu bardzo cienkim i ostrym narzędziem. Więc jakby wiemy, że te ingerencje były z powodów poza konserwatorskich czy poza malarskich i na to nakładam na tyle, na ile mogłem, szeroki wybór świadectw historii mówionej, czyli rozmawiałem z tymi, z którymi zdążyłem, z przyjaciółmi, z studentami Marka Włodarskiego, zwłaszcza tutaj centralna dla tej części wojennej i powojennej, dla części o wojennej i powojennej tożsamości artysty była dla mnie rozmowa, czy dwie długie rozmowy ze Stefanem Jachowskim, który był właściwie był w latach 50. bardzo blisko z Markiem Włodarskim i on no, w swojej relacji Stefan Kierowski wiele tych rzeczy także mi naświetli. Dziękuję, profesor. Dosłowo, żeby tą część właściwie powiedzieć jako dokument, dlatego że ja wielokrotnie rozmawiałem z Janką Włodarską, zarówno w Polsce, jak i we Francji, ona przyjeżdżała do mnie do Francji, jak i również uczestniczyłem może pośrednio w pracach Wasi Jaskanas nad katalogiem dzieł wszystkich Włodarskiego, a jeszcze nie rysunków. No, Włodarska wielokrotnie powtarzała, że tak, że to Włodarski wdrapił, bo ją wytrzymałem przy tym wiele wątpliwości, jeżeli ktoś inny, to tylko na prośbę Włodarskiego, ale inicjatywa to jest dla mnie, proszę, to nie ulega wątpliwości, po tylu rozmowach mam pytania konkretne do niej skierowanych o te podpisy. Ona mówiła, tak, to Włodarski wszystko, to on to robił i to nie ulega właściwie, być może, że jakiś będzie on to pogrzebać. Tak, taka funkcja reparacyjna. Tak, ale intencja w każdym razie zmiany podpisu była intencją Włodarskiego. Tak. To dla mnie to nie ulega wątpliwości i tu mogę świadczyć to jako świadek przysłowny, ale to jest to rozmowy do właśnie do śmierci, do w latach 80. jak ona przyjeżdża do Paryża jeszcze to mówię. Proszę? Bo Erna Rosenstein nie zmieniła. Znaczy wróciła do swojego. A miał cały czas problem z identyfikacją. Miał problem z identyfikacją i ten problem, tak jak Janka mówiła, nigdy nie został przez niego się tak dopowiedziano. I on ten problem, tak jak też tylko powtarzam po Jance Włodarsku, że ten problem właśnie istniał na dwóch płaszczyznach, tak, czy problem z identyfikacją w ogóle jako taką właśnie. Ale jednocześnie ta identyfikacja była ułożona strachem. Że może był strach. Nie tylko, że on nie wiem, bo bał się, że nie powróci po. Ale o rodzinę, tak? Swoją rodzinę. Proszę. O rodzinę swoją najbliższą. Ja nie wiem, czy on się o rodzinę już tego co chciałbym powiedzieć, bo to były rozmowy prywatne, wtedy były problemy. Tylko i ona opowiadała o tym. I z tej opowieści mógł powiedzieć tak, że właśnie z jednej strony on miał problem z identyfikacją. Identyfikacją i religijną i identyfikacją narodowościową, z identyfikacją powiedziałbym właśnie gdzie trzeba umieścić jego obrazy nawet w jakiej sferze wyobrażenia, w jakiej tradycji, w jakiej historii, prawda? Ale jednocześnie ta zasadniczy powód wydrapowania to był strach po prostu. To był strach. On chciał wymazać swoje nazwisko, które mogło być nazwiskiem podejrzanym. Czy dla Rosjan, czy dla Niemców, czy dla Polaków. Także myślę, że to był
ale oczywiście to nie jest, nie odpowiadam na potrzebę jako impresyjny, jako dowody. Te dowody trzeba będzie gdzieś szukać. Panie profesorze, był bardzo aktywny w środowisku żydowskim, bardzo dużo robił dla sztuki żydowskiej zaraz po wojnie, w towarzystwie jakichś tam szkół. Ja tak dokładnie nie badałem. Tak. Tak, no tutaj to, co pan profesor Turewski powiedział, to jest bardzo, bardzo cenna relacja świadka i właściwie Stefan Gierowski mówił bardzo podobne rzeczy, tak? Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że to wydrapywanie w czasie wojny, w którymś momencie w czasie wojny, było wpisane w cały proces uzyskania tej nowej tożsamości, oczywiście dla ochrony życia, tak? Ale potem po wojnie, mówimy tutaj o bardzo złożonej tożsamości, którą nie można w żaden sposób zredukować, bo z jednej strony ta stara tożsamość jako Henryk Stein była utrzymywana w ścisłej tajemnicy w kręgu rodzinnym, to znaczy mówię tutaj o dzieciach, natomiast z drugiej strony w środowisku artystycznym Marek Wdarski funkcjonował oczywiście jako geniusz, jako nestor awangardy i tutaj nie było żadnej sprzeczności. Tak. Natomiast to pytanie o zaangażowanie w środowiska żydowskie po wojnie jest bardzo ważne, tak? Bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie trzeba tę kwestię podjąć. Marek Włodarski współpracował z Stowarzyszeniem Krzemienia Sztuk Pięknych. Był postacią bardzo ważną w odniesieniu dla Józefa Sandla. Józef Sandl to jest postać, której tutaj absolutnie nie trzeba przypominać. I no właśnie, i to jest taka postać, która z jednej strony funkcjonuje w historii sztuki artystów żydowskich, a z drugiej strony funkcjonuje oczywiście w historii sztuki tej takiej, nie wiem jak ją nazwać, ogólnej, no każde słowo by tu brzmiało źle, tak? I teraz chodziłoby być może o to, żeby te dwie perspektywy w jakiś sposób podmiotowy połączyć. Na Akademii Sztuk Pięknych jako Marek Włodarski. A udało się panu przewodniczący ustalić, Włodarski na ten moment, kiedy pierwsze zmiany nazwiska się pojawiają? Kiedy się pojawiają pierwsze zmiany nazwiska? To są rzeczy bardzo delikatne i tutaj w żaden sposób nie można o tym przesądzać. Można sądzić, że w czasie, kiedy on był ukrywany przez swoją właśnie przyszłą żonę Janinę Brosz Włodarską później, prawdopodobnie przed 1944 rokiem, na pewno przed 1944 rokiem. Bardzo Państwu dziękuję. Przede wszystkim bardzo Państwu dziękuję Pani Profesor Piotrowi, Panu Profesorowi Luizie Nader. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję.